Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Ale wieje! Dzisiaj chciałbym was zapoznać z Bezą. No przywitaj się, daj głos. Nie no, to nie jest Beza, to jest Lola. Musicie mi wybaczyć, że was tak prankuję, już lecimy do Bezy. Dzień dobry, gdzie masz swoją przyjaciółkę? Tu biega! Jak, znaczy ona nie biega, ona skacze, okej? Okay? Trzeba wyłączyć telewizor, żeby nie przeszkadzał, tylko... O, pilot, coś nie działa. Halo, dzień dobry! No, już rozrabia, już rozrabia. Chciałem wam ją pokazać w dobrym świetle, ale ona oczywiście musi rozrabiać. Cześć! Cześć, słodziaku! Od jakiegoś czasu mamy ze sobą Bezę i mamy w sumie teraz dwa takie słodziaki biegające po domu, co Blanka? Beza, może przedstawisz się widzom, czy... A, Cika, dobra, ty chcesz tutaj... Cika, ewidentne parcie na szkło ma. Nie da się pokazać Bezę. Cika, tylko jest taki problem, że ciebie zna każdy. Daj szansę młodszym, okej? Okay? Pochudzicie. Dawaj. I znikła. Bezucha, chodź. Chodź, Beza. Beza. Co? Co? W ogóle ona wszystko, ale to wszystko, co tylko może, to gryzie. Ale już pierwsza rzecz, którą ma po cice, zauważyłaś, że zawsze, jak podchodzi do ciebie, to się kładzie na plecy i chce, żebyś ją tak po brzuchu wytarmosiła, bo Cika zawsze tak robi. No. Cika podchodzi. Nawet i, jak siedzimy. No i Cika chce na... Cika... Wchodzi, ja sobie robię dwójeczkę, a Cika się tak kładzie i chce, żeby ją po brzuchu. Tylko że Beza dodatkowo jeszcze gryzie, a ostatnio jej urosły w miarę duże zęby i dosyć jest to bolesne. Dobra, ale żeby coś więcej wam powiedzieć o Bezie, w ogóle jak ona się u nas znalazła, czy zostanie u nas na stałe i skąd ona w ogóle się wzięła, okej? Okay? Odpowiadając na te pytania, Beza jest córką Ciki. Cika jest mamą Bezy, no wiadomo. Ostatnio Cika, w sensie, no dobra, nie ostatnio, bo gdzieś w grudniu Cika zaszła w ciążę. No i zawsze, gdy Cika miała małe, no to było tam powiedzmy ich 3-4 i zawsze było to, zawsze była taka przewaga, że było więcej chłopców niż dziewczynek. No i tutaj się okazało, że jest tylko jeden szczeniak. No i my tak myślimy, że jak będzie suczka, no to sobie zostawimy, będziemy mieli dwie suczki. A jak będzie chłopak, no to po prostu wydamy komuś znajomemu dla rodziny, wiadomo. No i słuchajcie, okazało się, że była tylko jedna psinka w cice i była to Beza, dziewczynka. Także my się bardzo cieszymy, bo dzięki temu mamy teraz dwa pieski, nie jednego. Nawet tata się zgodził, co jest dużym osiągnięciem, naprawdę. Może powiesz coś o Bezie. Ile Beza ma lat? Opowiedz coś o niej. Bezunia jest bardzo młoda, nie ma lat. No dobra, nie lat, ale tygodni. 3 miesiące. Dobra, Blanka, ty jesteś ekspertką, powiedz coś więcej, bo to w sumie twój piesek, bo do ciebie się najbardziej przyzwyczaił, z tobą śpi. Ogólnie ona jest taka niedobra. Ja może... I nas budzi, tylko chce do łóżka, normalnie. Generalnie może wam pokażę, jak one się bawią we dwie, Beza i Cika, bo wtedy Beza zazwyczaj łapie Cikę za ogon, no i tu jest troszkę takie, nie wiem jak to nazwać, ale śmiesznie się to ogląda. Beza bardzo lubi gryźć, bardzo lubi gryźć ogólnie wszystko, stopy, skarpety. O właśnie, po co mi Kroksa gryziesz? Ty niedobra, ty, tak, Cika jest zazdrosna strasznie. Jak się tylko dotyka Bezę, patrzcie to. Automatycznie jak dotknę Bezę, Cika wlatuje w moją rękę. No, lubi gryźć, co dalej? No i na przykład o 5 nas budzi rano, wyje jak kot, no bo... Wyobrażacie sobie, że to małe coś potrafi wyć jak kot? Masakra. Cika, znaczy Beza. Beza. Jak kot, jak dziecko małe. No. Jak nie mogę. Beza, chcesz się pokłócić? Ona się lubi kłócić. No, pokłóć się. Kłócisz się? Beza! No i oczywiście czekają. O, czyżby była walka? Nie, teraz tylko Beza kontra Mata, a nie Beza kontra Cika. No i jest bardzo szalona, ale też jest, właśnie jest zła, bo wszystko gryje, ale też jest taka pieszczotka. Ale tu ją Cika wychowuje, więc uczy ją, że tak nie wolno. Tu ją próbuje odganiać od 30 sekund, ale coś się jej nie udaje.
No i ona gryzie, ale jest też taka pieszczocha, bo na przykład w tym, koło tego misia wtula się i zasypia. Generalnie pokazałbym wam, jak na przykład ją uczymy czegokolwiek, jak, albo jak robi cokolwiek, jak siat albo coś, ale widzicie, ona się jeszcze przewraca o własne nogi. Ona nie za bardzo ogarnia rzeczywistość, bo jest za mała. Ma 3 miesiące i można powiedzieć, że w sumie od 2-3 tygodni dopiero gdzieś wyszła na płytki, bo wcześniej się ograniczała do dywanu, do maty i do tamtego kojca. No, a teraz dodatkowo jeszcze bawi się piłeczką, tą piłką Chiki. No i chyba mata jej się najbardziej podoba. Chodź, chodź. Co tu wąchasz? Co tu wąchasz? Pokażemy wam teraz zabawę, która nazywa się Gdzie jest Beza? Z wykorzystaniem maty, tylko ta jest trochę obsikana, więc czekajcie, weźmiemy nową. Bo zaraz zobaczycie, o co chodzi. Nie chcę wytarzać Bezy w jej własnych sikach. Mamy matę, jedną z ulubionych zabawek Bezy. Gdzie jest Beza? 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 Beza. Chyba się zgubiła. Żyjesz? Cześć! Chodź! Chodź, co? Co ty, słodziaku? Co? Pakuj się, pakuj się. Tak już palcami tam. Nie, ona tak też patrzy. Spójrzcie na nią i powiedzcie mi, że no nie jest słodka. Jest taki słodziotek. Co? No chodź! Ona chce, gdzie jest Beza? Nie ma? Gdzie jest Beza? Gdzie jest Beza? Jak się wywaliła? A jakie ona fikołki robi? Oj! Nie gryź. Nie będziesz... Ej, ty nie widziałaś tego, co ja. Ona skacze i ona robi salta do tyłu. Nagrałaś to? Biegnij. No ona skacze, ona nie biega. Ona skacze, nie umie biegać, no. No. Pokój się, no. Chodź. Pokój się. Pokój się trochę. Pokój się. Jaka jestem zła. No, taka jesteś zła. Dawaj, dawaj. To jest obsikany, nikt tego nie bierze do buzi, niech sobie weźmie tą nową. Dawaj to, ty cholero mała. Co, parcie na szkło masz po mamie, tak? Po mamie masz takie parcie na szkło. Czy ona wylizała obiekty? Tak. Czy mogę coś pokazać, co Chika denerwuje? Co? Pokój się, jakaś ty słodka. Co, fikołki robisz? Co? Ja bym chciała coś zaprezentować, jak Chika się denerwuje, tylko muszę przynieść taką kurkę. Ona... Ej, zostaw mi skarpetkę, okej? Okay? To jest... Chika? Małeś? Tak, zła jestem. Tak, zła. O. Zła! Się zaczyna awantura z Chiką. Zła jestem. I zaraz Chika obrót. Olała cię Beza, Chika. Woli tutaj jednak tego kumpla niż ciebie. Niedobra też. Pewnie się zastanawiacie, po co wam to mówię, no bo zazwyczaj takich filmów nie ma. Ostatnio na Instagramie bardzo dużo pokazywałem wam Bezy i zadawaliście masę pytań, dlatego też postanowiłem, że po prostu nagram o niej film. Odpowiadając na takie podstawowe pytania, to jak mówiliśmy wcześniej, Beza ma 3 miesiące, no i oczywiście jest maltańczykiem. I tak zostaje z nami, nie musicie się martwić, będziecie ją mogli widzieć na kanale. Może jakieś filmy z nią będą, jak będzie wybierać poprzez karmę różne tabliczki, jakieś wyzwania, nie wiem,
dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego. Blanka w sumie zadała dobre pytanie, bo powiedziała, żebym jeszcze powiedział wam, skąd imię Beza. Tak ogólnie, no to zawsze jak było jakieś zwierzątko czy coś, to zawsze ta pani z tą drugą panią, której nie widać, zawsze wybierały imię dla każdego zwierzątka. I ja powiedziałem, nie, teraz to ja wymyślam imię. No i tak rozkminiałem, z Nikolą rozkminiałem, no i w końcu Nikola chyba powiedziała Beza, ja powiedziałem, dobra, niech będzie Beza. Beza brzmi fajnie. Dodatkowo, Chica ma zeza, więc tak sobie pomyślałem, Chica i Beza, ciekawe czy obydwie będą miały zeza. Po prostu zacząłem sobie tak rymować, mówię, to musi być Beza, to musi być Beza. Chica ma zeza, więc jej córką jest Beza. No i tak mi się rymowało i mówię, musi zostać Beza i Beza też zostało. A mama nie... Okej. Mama nie była co do tego przekonana, aczkolwiek spodobało ci się imię Beza? Spodobało mi się, bo jest przysłowka tak, jak ta Beza. Tak, i pasuje przede wszystkim do niej, bo ona jest taka biała i ma takie ciemniejsze włoski trochę tu przy głowie z jednej strony. Więc Beza pasuje do niej idealnie. Mamy Chicę, mamy Bezę. Chica i Beza obydwie mają chyba zeza.